Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 23 Kariera Managera Olympique Lyon. W poprzednim odcinku doszliśmy do 8 kwietnia 2025 roku i przed nami ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Tottenhamem. W poprzednim odcinku udało nam się po naprawdę niesamowitym meczu z Bayernem Monachium awansować do ćwierćfinału. Tam po dogrywce wygraliśmy 3-2 i udało się właśnie awansować, no było to strasznie nerwowe starcie. Cały czas wychodziliśmy na prowadzenie, ale od razu nam Bayern odpowiadał. W końcu jak strzeliśmy w dogrywce, no to już wtedy nam Bayern nie odpowiedział i mamy właśnie tutaj ćwierćfinał. Będziemy tutaj grać z Tottenhamem. Jeśli chodzi o inne pary, no to mamy tutaj PSG Atletico, City Liverpool oraz Real Madrid Chelsea. Więc tak to tutaj wygląda. Dzisiaj zagramy, no myślę, że damy radę spokojnie dwa mecze zagrać i będziemy mogli przechodzić już do pierwszego meczu. Pomimo troszeczkę tutaj tego, że kilka graczy jest tutaj zmęczonych, to i tak zagrałem podstawowym składem, bo to są zbyt ważne mecze, żeby tutaj tak bardzo aż zważać na to. I będziemy mogli startować powoli. Pierwszy mecz jest u siebie. Ja zwykle wolę grać pierwsze mecze na wyjeździe, a tutaj gram akurat pierwszy mecz u siebie. No fajnie byłoby na pewno wygrać, wiadomo, że fajnie byłoby wygrać, bo jednak to jest mecz u siebie, ale zobaczymy. Zobaczymy właśnie, co nam pokaże Tottenham. Czy to będzie cięższe wyzwanie, czy to będzie łatwiejsze wyzwanie od Bayernu. Zaha pięknie tutaj wrócił. Piłka będzie dla nas. Pięknie zahaczał, że tutaj właśnie wrócił się na obronę, żeby pomóc nam tutaj i to naprawdę popłaciło. Kakweret. Zaha dostaje dobrą piłkę tutaj na skrzydłach, wraca już właśnie na atak z powrotem i to jest dobra piłka. To jest dobra piłka do Randala Colomaniego, który szuka tam Zachy i znajduje Zachę. 1-0, 8 minuta, prowadzimy. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko tam się pojawi Zaha. Tak spróbowałem właśnie, bo nie miałem lepszej opcji zbytnio niż próbować jakoś znaleźć Zachę, ale nie spodziewałem się, że naprawdę Zaha zdąży tam, że on zdążył tutaj właśnie pojawić w dobrym miejscu. Wszedł między tych dwóch obrońców i trafił. Mamy prowadzenie. Szybkie mamy prowadzenie. Zaha z kolejną bramką. To jest chyba 10, może nawet bramka? Tak, to jest 10 bramka. Zaha i Colomani to jest zabójczy duet w Lidze Mistrzów, obydwoje mam pewnie łącznie ponad 20 bramek. Bo chyba mam, albo właśnie nawet może mam, możliwe, że mam właśnie 20 równo bramek, bo 10 ma Zaha, a Colomani ma 9 albo 10, więc chyba w sumie właśnie mam gdzieś 10 albo 19 mam, ale tak czy tak, no niesamowity duet. Ale przedarł się ten gracz, ale dobrze, że ta piłka tutaj niecelnie tutaj strzela, choćby o blisko. Dobrze się tutaj przedarł, ale nie trafił. Tymando tutaj położył tutaj bez problemu Kane'a. Kakweret. Dobra piłka naprzód, Szerki. I to jest celna piłka Colomwani, znowu do Zachy. I Zaha, boczna siatka niestety. Ależ to byłoby piękne, gdybyśmy po 16 minutach prowadzili 2-0. No niestety nie zmieścił tego Zaha, a to była... No niesamowita dla niego okazja, nie dał rady tym razem tego zmieścić tutaj. Jungmin Son, Wan-Bissaka jest przy nim. Niestety go tutaj nie zatrzymuje, dobra piłka. Pięknie, Diomande i Wan-Bissaka na piłkę. Colomwani i teraz to jest dobra szansa, Szerki. Colomwani, świetnie, ależ Colomwani sobie tutaj zrobił miejsce. Randall. Colomwani i to jest 2-0. Przedtem była szansa, nie strzeliśmy, Zaha nie strzelił, ale teraz Randall Colomwani trafia i to jest 2-0. 22 minuta. To jest początek, ale ten początek naprawdę napawa mnie dużym optymizmem, że może nie będzie to cięższe starcie z Bayernem, więc mamy duże szanse na ten awans, choć to jest dopiero początek pierwszego meczu, jeszcze oczywiście cały ten mecz praktycznie przed nami, no i drugi jeszcze mecz. Ale świetna akcja, świetna kontra i to jest, właśnie nie zobaczymy, ale to jest 10 albo 11 bramka dla Randala Colomwaniego. Sesenion.
Balde jest pierwszy, pięknie. Jeszcze zdążył tutaj podać też do Zachy. Tutaj niestety Zacha nie podaje na tyle silnie. Dobra, piłka do Harego Kane'a. Jeszcze strzela, ale nie trafia. Dobrze, że to właśnie był taki strzał, gdzie miał trudną troszeczkę pozycję, żeby oddać taki mocny strzał. I to nie był za mocny strzał. I Lopez dał radę to wybić na rożyny tutaj. Kamavinga. Cały czas w miarę się utrzymał, to najważniejsze było. Lopez, po raz kolejny dobra interwencja. I będzie chyba piłka już dla nas, tym razem tak, tym razem już piłka dla nas, więc próbowali, ale nie daje rady tutaj ani razu nam zagrozić. Kamavinga, pięknie rozdana piłka do Zachy, tak, Zacha świetnie tutaj opanował. Jeszcze sobie tutaj świetnie poradził, jeszcze biegnie cały czas. Randal Colomwani, Cacueretti, to jest 3-0, ależ to jest łatwe, aż to jest za łatwe, jak Tottenham bez problemu tutaj pokonujemy jak na razie. I po raz kolejny mamy łatwą wrzutkę i znowu nasz gracz się tam pojawia, tym razem nie Zacha, a Cacueretti. I to znowu Colomwani z asystą. Tym razem to Cacueretti się tutaj pojawia, tak od niechcenia praktycznie, wygląda by od niechcenia. Tutaj tą główkę, że jakby nawet właśnie mało to się postarało, żeby tutaj to jakoś perfekcyjnie przymierzyć, ale to jest już 3-0 z Tottenhamem. Jak na razie, jak tak dalej pójdzie, no to możliwe, że nawet już po pierwszym meczu rozstrzygniemy awans do półfinału. Heung-min Son, Wan-Bissaka, świetnie. Rożny dla Tottenhamu. Będą grać na krótko. I mamy przejęcie piłki. Szerki. I po raz kolejny. Wiemy dobrze, jak jesteśmy groźni, jeśli chodzi o kontry dzisiaj. I Szerki znowu tutaj przechodzi. Pięknie, Szerki. Ryan Szerki. 4-0. Pogrom. Destrukcja Tottenhamu. No, dwóch mecz z Bayernem to było 10 poziomów trudniejsze niż to, co się dzieje tutaj tak naprawdę. Bo tutaj przejeżdżamy się po Tottenhamie. Z Bayernem męczyliśmy się do ostatnich sekund dosłownie, a Tottenham po pierwszej połowie już niszczymy 4-0. To jest niesamowite, jak wielka jest różnica poziomu w tych dwóch starciach. I po raz kolejny Wan-Bissaka sobie, no bez problemu, bez żadnych problemów radzi sobie z Heung-min Sonem. Piłka do Wan-Bissaki, miała to piłka do Szerkiego, ale to nic. I to jest koniec pierwszej połowy, 4-0. Ja bym się cieszył, może bym się nie cieszył, bo cieszę się oczywiście, tylko taki wynik to bym się, tak jeśli bym się miał spodziewać, no to bardziej po dwóch meczu, szczerze. Bo nawet w życiu bym nie pomyślał, żeby w meczu było 4-0, a co dopiero w jednej połowie. To niesamowite, po prostu niesamowite. Zacha strzela, aj, bramki nie ma, ale po raz kolejny, bez problemów tutaj sobie i Zacha i Randall Colomwani w duecie poradzili z obroną Tottenhamu. Sessegnon i to był błąd z tym przepuszczeniem sobie piłki. Colomwani, dobre, piłka tutaj do Wan-Bissaki. Wan-Bissaka, Colomwani próbował, jednak tutaj bramki nie będzie. Cacueretti jeszcze. Harry Kane dobrze tutaj to zasłonił, podanie. Sessegnon, tutaj jeszcze Wan-Bissaka musi do niego doskoczyć. Dwóch rodaków naprzeciwko siebie. Choć Wan-Bissaka właśnie jest Anglikiem, ale nie wiem, czy on... Nie myślę o tym, żeby zmienić narodowość, żeby właśnie, nie wiem, czy Demokratyczna Republika Kongo, tak mi się wydaje, to był właśnie kraj, dla którego mógł grać, ale został ostatecznie tutaj dalej, jak dalej właśnie próbuje swoich sił
Można tak powiedzieć, że próbuje, no bo dlatego, że ma dużych rywali. Ma dużych rywali na prawej obronie. Kyle Walker, Rhys James, jak nie ma kontuzji, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, więc ciężko tam naprawdę jest na tej prawej obronie w Anglii. Diomande i Tolisso i po raz kolejny bezpiecznie wychodzimy bez utraty tej bramki. Szerki, niestety nie znajduje tutaj Randala Colomoniego. Tchouameni. Pięknie, ale jeszcze tutaj groźnie. Wan-Bissaka, no po raz kolejny, bez żadnych problemów. Wan-Bissaka dzisiaj gra niesamowicie na tej prawej broni. Może dlatego, że gra z drużyną z Premier League, a oczywiście Anglików akurat tutaj, może nie Anglików, a te zespoły i tych graczy, no Wan-Bissaka dobrze zna. Dobrze zna, jak ich bronić tutaj. I po raz kolejny. Kto jak nie Wan-Bissaka tutaj zaczyna bez problemu atakujących graczy Tottenhamu. I tutaj dużo miejsca ma Szerki. Wchodzimy do środka. Strzał z daleka. Niestety się tutaj tym razem nie udało. Kamavinga znajduje Cacquereta, który przymierzy. I dobra interwencja tej bramkarza Tottenhamu. Szerki wrzuca piłkę. Lukeba, aj było blisko. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby jednak zrobić zmiany, bo mogą sobie odpoczywać nasi gracze. Lacazette, Barkoa tutaj może wejść, Tolisso tutaj może być zmieniony, Wan-Bissaka po niesamowitym meczu może być zmieniony, Skaczar też z Diomanda. Zrobiliśmy sobie tutaj kilka zmian, maksymalną praktycznie liczbę zmian i będziemy mogli teraz tutaj kontynuować. Ostatnie 15 minut, ja się czuję bardzo pewnie tutaj, więc właśnie zrobiłem tutaj zmiany i prawie Skaczar chyba to był, prawie dołożył kolejną bramkę. Barkola wrzuca, wydaje się, że strzelimy bramkę za chwilę, jednak nie. Wydawało się, że tak właśnie co chwila tak robimy te rożne, robimy aż w końcu jakby strzelimy, ale jednak nie. Myślałem, że będą te rożne, aż strzelimy tutaj bramkę, ale jednak nie. Kumbedi, Kakuret, Szerki, Lacazette. Aj, ta piłka tak właśnie spod kolana to uderzał tak troszeczkę tak naprzód i to byłaby bramka naszego kapitana. Lukeba, aj, bramki nie będzie. Wydawało się, że też wyskoczy tutaj najwyżej. Kolejny rożny, dużo tych rożnych przez ostatnie kilka minut. Szerki wrzuca piłkę i nie ma bramki. Le Penne wycofa. Szerki wrzuci piłkę. Barkola nad bramką. Tym razem już wykoł od bramki dla naszych rywali. Griffo wchodzi za Sessegnona. Daleka piłka. Lukeba bez żadnego problemu radzi sobie z tą piłką w powietrzu. Barkola. Podanie do Lacazette. Lacazette nie jest dynamicznym takim bardzo graczem, ale i tak ma tutaj swoją okazję. Aleksandr Lacazette dalej to ma. Aleksandr Lacazette dalej to ma. I to jest bramka na 5-0. I to jest bramka też przeciwko jeszcze do niedawna największemu, można tak powiedzieć, rywalowi Lacazette'a. Bo niedawno jeszcze oczywiście gracz Arsenalu, gdzie to zawsze właśnie z Tottenhamem. Ten Tottenham był taki największy rywal, więc jeszcze do niedawna mógł właśnie mówić, że gra z największym rywalem. Teraz dla niego to tak naprawdę nie jest aż tak wielki rywal, jak tutaj gra z powrotem we Francji, ale to jest 5-0 i już po pierwszym meczu, w tym dwóch meczu możemy się rozejść i już możemy sobie tutaj właśnie czekać tylko na to, z kim zagramy w tym półfinale, bo to, że zagramy, już jest na 100% pewne, tylko z kim, to jest właśnie pytanie, z kim zagramy w tym półfinale. Już bym powiedział właśnie, według mnie to już jest udany sezon. Półfinał to jest coś, co właśnie chciałem minimum w tym sezonie, patrząc na to, jak nam właśnie początek sezonu się układa. Na początku sezonu tak liczyłem na ten ćwierćfinał, co najmniej. Potem jak widziałem, że przez wiele meczy byliśmy niepokonani i że w Lidze Mistrzów radziliśmy sobie City, no to już nie ukrywam, że ten apetyt poszedł w górę tak naprawdę. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się w sumie mówi. I właśnie to poszło w górę. Już tak właśnie chciałem ten minimum półfinał, no i mały minimum półfinał. Nie chciałem znowu być zbyt tak właśnie za dużo wymagać sam od siebie. Widzieliśmy już wiele razy tą animację, więc tym razem to pominę znaczy. Więc właśnie nie chciałem tak już od razu w tym roku brać jednak tego, że muszę wygrać, ale zwycięstwo nie jest nierealne, to na pewno. PSG 3-3 z Atletico, więc tam na pewno nie jest to rozwiązane po pierwszym meczu. Czy tylko u nas tak była dominacja? Też jestem ciekawy. Dowiemy się później. Na razie mecz ze Strasburgiem, który nie wiem, czy nie możliwe, że to będzie mecz, bo drugi mecz nie będę grał. Nie ma sensu, po prostu nie ma sensu grać. Strasburg jest piąty, więc
Chyba właśnie ten mecz zagram szczerze. Chyba ten mecz zagram sobie. Myślę, że tutaj odpoczną sobie niektórzy gracze. Myślę, że Dembele tutaj właśnie zagra. Myślę, że też Kamavinga odpocznie. Kumbedi też może odpocząć. Tolisso. Właśnie coś takiego może. Dobra, tutaj nikt nie jest w ogóle zmęczony. Van de Voort też myślę, że może dostać swoją szansę. Myślę, że to możemy zrobić. No dobra, więc jesteśmy gotowi na ten mecz. W lidze jednak nie jest aż tak łatwo, jak oczywiście w Lidze Mistrzów ostatnio, bo tutaj jednak Perzam depcze po piętach tak naprawdę, więc na pewno tutaj każde zwycięstwo się liczy, ale jednak dam odpocznienie niektórym graczom. Już nie pamiętam, ile dokładnie wynosi ta strata Perzy, ale wiem, że to jest malutka bardzo strata. I zaczynamy to spotkanie ze Strasburgiem. Lukeba pięknie. Rain Adelaide i teraz świetnie podane do Zachy. I Dembele, to jest bramka, 1 do 0. Musa Dembele na prowadzenie już w piątej minucie. To może będzie jeden z tych odcinków, w którym po prostu będzie wszystko nam bez problemu wychodziło. Oby tak było. Musa Dembele daje nam prowadzenie. Mamy prowadzenie 1 do 0. Dembele w rzeczywistości oficjalnie odejdzie. Nie wiem właśnie, czy on znalazł ten klub, bo już od dawna, bo to wiadomo, że zostanie, że nie przedłuży kontraktu i będzie wolnym graczem, wolnym agentem, może tak powiedzieć, wolnym zawodnikiem właśnie. Więc no nie wiem, nie wiem, gdzie on teraz jest, czy gdzieś znalazł w ogóle klub. Bo jak nie, to troszeczkę dziwne, że jeszcze nie znalazł klubu żadnego, bo jest to solidny gracz na pewno. Nie dziwiłbym się, jakby gdzieś skończył, nie wiem, w Arabii Saudyjskiej może, bo teraz dużo takich ruchów jest do Arabii Saudyjskiej. Łaszcza z Kumbedi, że to właśnie mówi, że to nie jest faul, to jest mega dziwne, bo tam w ogóle nie trafił w piłkę. Wrzutka i piłka nasza. Ale nie na długo niestety. Ależ to dobrze rozegrali, to jest gol. A niestety nie mieliśmy prawie nic do zrobienia już tutaj. Świetnie to szybko rozegrali. Nie to chciałem zrobić. Chciałem. Już myślałem, że właśnie będę musiał tam walczyć o piłkę, dlatego tak klikałem to. A jeszcze powalczaj Dembele, było blisko tutaj. Długa piłka. I naprawdę spod takiej. To jest właśnie niesamowite. Spod takiej presji coś takiego. Taką piłkę tutaj dał ten bramkarz. Ta za to niecelna piłka. Ależ teraz piłka od Lukeby tutaj i Zaha. Jeszcze naprzód pędzi Zaha, pięknie. Dembele, ależ to byłaby bramka. Szkoda, że to nie było z nogi. Niestety nie było to z nogi. Można było to lepiej rozegrać, ale się tak troszeczkę śpieszyłem i właśnie rozegrałem to tak perfekcyjnie. Brakowało tutaj gracza. Brakowało przynajmniej drugiego gracza tutaj właśnie, żeby pomógł presować. Świetnie, Diomande, pięknie. Niestety nie patrzyłem za dobrze, właśnie nie popatrzyłem dobrze, czy tam są jakieś czy tam są jakieś rywale blisko. Teraz za to tam do Zachy, tylko naprzód troszeczkę ta piłka musi być bardziej tak naprzód. Balde, dobra, i teraz to Balde tutaj ruszy. Tylko, że niestety właśnie się zatrzymał tutaj na graczu. Ależ piłka! Duża dziura tam niestety była i to jest 2 do 1 dla Strasburga, więc to co już mówiłem, że to może będzie taki jeden z tych odcinków, gdzie widziałem wszystko perfekcyjnie, już oficjalnie odwołuję, zdecydowanie niestety. Nie udało się tutaj teraz zablokować, ale to też nawet tam jest przywilej gry, a i teraz może być znowu niebezpiecznie, bo ten gracz był wysoki, na pewno tutaj przeskoczył naszego gracza. Kumbedi, pędzi naprzód Kumbedi. Szerki, teraz tylko naprzód tutaj. Musa Dembele się fajnie pokazuje, ale niestety piłka niecelna. Tutaj jeszcze też nie mam celnego podania. Kolejna świetna akcja i niestety po raz kolejny
Świetnie to zmieścili, no niesamowity Strasburg jest teraz po tej... Po tym jak strzeliliśmy tą jedną bramkę, to nagle Strasburg jest kompletnie innym zespołem. To jeszcze utrzymaj, nie utrzymaj tego jednak. Nie, naprawdę, co się z nimi stało? Tak ich widocznie ta bramka poddenerwowała. Jeszcze to dobra, chowało, żeby tutaj cel nie podali. Tam faul był? No nie wiem. Mi się wydaje, że tam po prostu ostra akcja była, ale nie było faulu, ale no nic. Jeszcze to nasz gracz się wywraca od tego Sissoko. No niesamowite naprawdę, co nasi gracze czasami tutaj robią. My próbujemy właśnie zabrać piłkę, nasz gracz się tutaj odbija. Co oni... Nie wiem, co się z nimi stało? Co się z nimi stało? Gramy początek meczu bez problemu, wszystko i nagle po tej bramce to włączyli tryb, nie wiem jaki, tryb najlepszej drużyny na świecie jakby, no bo nie pamiętam kto mnie ostatnio tak bez problemu no robił ze mną co chciał w obronie naprawdę. Często traciłem dużo bramek oczywiście, jak na przykład z PSG samym wygrałem 6-4, ale jednak no oni tutaj po prostu to jest inny styl, po prostu to jest właśnie wchodzenie i nie mam pomysłu co oni... Jak ich zacznę po prostu, a cokolwiek próbuję, to i tak oni jakoś jedno podanie i nagle mam świetną okazję. Zaha z ostrego kąta. Aj, tego nie zmieści właśnie, a oni by na pewno to zmieścili, oni by to na pewno zmieścili. Rzucamy piłkę szerki. I to będzie piłka nasza, chyba? Tak, to będzie nasza piłka. Szerki wrzuca piłkę. Bramki jednak nie będzie dalej. Nie tu, tam było kilku graczy, do których można było podać lepiej niż tam. I znowu łatwa strata, i strzał, i bramki nie ma. No nic, wejdziemy, wejdą, znaczy pewnie rezerwowi Zaha też sobie myślę, że odpocznie, bo powinien odpocząć, myślę. Kolomuani za to wejdzie, na razie takie zmiany zrobimy, bo jednak atak jest nam potrzebny, żeby ożył troszeczkę. Alejandro Balde. Balde, pięknie, tylko jeszcze tutaj właśnie, żeby podać piłkę nasza. To nie był dobry pomysł, chciałem się pośpieszyć tutaj za bardzo. I znowu, no właśnie niesamowici są, że mają wszystko wykalkulowane praktycznie. Niesamowita piłka tutaj naprzód, jeszcze Szerki dostaje dobrą piłkę. To jest twój moment, Ryan, wchodź tutaj. I mamy 4-2. Mamy 4-2, więc jedna bramka tutaj zdobyta. Osiemnasta bramka, Szerki ma naprawdę dużo bramek, nawet w sumie zawsze się o tym mówi Zasze, tak to się chyba właśnie musiał odmówić o nim i oczywiście o Kolomuaniu, ale no Szerki też ma naprawdę świetny sezon i Szerki, nie Szerki tylko teraz Lukeba, taka łatwa strata, ale udało się miarę to wybronić dobrze. Kamavinga za Reina Adelaida. Wycofanie do tyłu. Kamavinga, dobra, ładnie. I Randall Kolomuani, to jest twój moment, Randall, pędź tutaj, ty jesteś w miarę świeży. No i właśnie to jest to takie, jak jest gracz z graczem koło siebie, to właśnie oni jakoś, nie wiem, to robią właśnie, że po prostu spowolnią bez problemu naszego gracza i wybiją ich, można tak powiedzieć, kompletnie z rytmu. Walczymy ile możemy, ale wychodzą bez problemu z każdej praktycznej akcji, wydaje się. Teraz nawet wyszli tutaj z tego, cały czas z tego wychodzą, no w końcu się pomylili. Kolomuani, dobra piłka do niego.
Aj, znowu za późno, za późno. Kolomanie, musisz się szybciej ruszyć z tym. Nie tam, no czemu tam? Przecież tam nie miało to w ogóle sensu, naprawdę. Czasami ta gra też jest. Jeszcze mi dodaje tutaj problemów, naprawdę. Jeszcze tego mi brakuje, żeby mi gra nie podawała gdzie chce. Ta piłka Barkoli jest dobra. Ale w ostatniej chwili, ile takich sytuacji z tych meczów? Ile takich sytuacji właśnie meczów w tym? Strzał, nie ma bramki, nawet tutaj nie potrafi nasz gracz to dobrze wycelować, żeby była bramka. I to jest gol. To jest gol, więc ostatnia szansa, jeśli przejmiemy piłkę, będzie. A niestety rozegraj perfekcyjnie, żeby tutaj żeśmy mieli jak najmniej okazji na to. Szerki, no ale właśnie, no nie było tutaj takich opcji, nie było tych opcji dla nas. Nie tam, znaczy w sumie nie tam, tylko wychodzi mi w górę, ale dobra. No przegrywamy niestety. Wynik nie opisuje tego, jak no, Strasbourg był po prostu lepszy, po prostu był niestety od nas lepszy. Zdarza się niestety, takie mecze, w których po prostu jesteśmy bezsilni, może tak powiedzieć, się zdarza. Ponieważ strzeliśmy te trzy bramki, to i tak ten mecz był po prostu, no, tragiczny dla nas. Ten mecz, tak już oczywiście wiemy, nie ma co grać, nie ma sensu tego meczu grać. Więc ten mecz będzie przesymulowany tutaj. I też właśnie na szybką symulację, nie, ale nie będę tutaj, no po prostu szybka symulacja, najszybszy możliwy sposób. I ten mecz na Tottenham Hotspur Stadium. Remisujemy 2-2, Kamavinga i Zaha z bramkami, więc nawet tutaj u siebie nie potrafili wygrać. 7 bramek strzamy im łącznie w dwóch meczu i mamy awans do półfinału Ligi Mistrzów. Tam widzę, że City też, City i Real to są też drużyny, które sobie łatwo poradziły z rywalami, a PSG miały troszeczkę problemy, więc tylko PSG właśnie to jest taki rywal, może nie rywal, a drużyna w półfinale, która nie poradziła sobie ze swoim rywalem tak łatwo. Nie wiem, kogo samego chcesz. City pokazaliśmy, że dwa razy ich potrafiliśmy pokonać, ale to nie oznacza, że będą łatwi do pobicia. Realu się troszeczkę obawiam, bo Real w tej Lidze Mistrzów to jednak ma swoją magię. A PSG wiemy dobrze w lidze i ogólnie w kraju, można powiedzieć, jak ciężko oni też są do pokonania, więc no ciężko mi powiedzieć. Nikogo bym szczerze nie chciał, a kogoś dostaniemy. Zgaduję, że dostajemy Real. Myślę, że PSG nie dostaniemy. I jakoś myślę, że City też nie dostajemy. Myślę, że właśnie ten Real będzie. Będziemy mieli mecz z Toulouse tutaj teraz. Oni są na miejscu, które my niestety, oni są na miejscu 12. My, jeśli ten mecz wygramy, no to będziemy na pierwszym miejscu z powrotem, ale będziemy mieli tyle samo punktów, więc no jest już właśnie, jest już tak ciasno znowu z tym PSG bardzo. My wygrywamy z Toulouse, pięknie. Zaha, Reina, Delaide i Kolomuani, więc mamy pierwsze miejsce z powrotem, ale mamy tyle samo punktów, dosłownie tyle samo punktów, co PSG. A Liga Mistrzów jednak City, czyli w grupie z nimi dwa razy wygraliśmy, więc w dwóch meczu byśmy też, wydaje się, wygrali oczywiście, ale to już nie jest grupa, to jest faza pucharowa i to będą też mecze o awans do finału. Tak właśnie patrzę na najlepszych strzelców, widzę, że tutaj nie mamy najlepszego strzelca. Mbappe ma 29 bramek. Szerki i Zaha są tutaj w top 5, ale to Kolomuani kontra Mbappe, to jest ta bitwa. Ale Mbappe ma 29 bramek, jednak ten Kylian jest ciężki do pobicia. Stade Rennais tutaj, 47 punktów. To będzie mecz, który sobie chyba zagramy. A jaki potem mamy mecz? Jeszcze przed City. Lorient to będzie drużyna, która... Lorient jest zespołem 16, więc tam to przesymulujemy. A tutaj dam pokażę najlepsze akcje. Tak, tu właśnie dam... Pokażę najlepsze akcje i zobaczymy, czy z Renem tutaj wygramy. No wydaje się, że z PSG będzie ta walka. No możliwe, że do ostatniej kolejki, nie zdziwiłbym się w ogóle. Z nimi już nie będziemy grali, bo już dwa razy graliśmy. Raz wygraliśmy, raz przegraliśmy. I zaczynam to spotkanie. Rożny dla nas. Zaha będzie wrzucał w 12 minucie piłkę. Fajnie byłoby znaleźć Kolomaniego tam. Randall, Kolomuani znaleziony i trafiona bramka. Pięknie, nie tylko udało się go znaleźć, ale udało się też nim wycelować perfekcyjnie. 28 bramka dla Kolomuaniego, który cały czas walczy o to, żeby zostać najlepszym strzelcem. Tak czy tak, nawet jak nie zostanie, to i tak ma świetny sezon. 28 bramek ligowych,
A z czego pewnie skończy nawet z 30, zakładam. To i tak jest po prostu świetny sezon. Nie jego wina, że ktoś ma też niesamowity sezon. Miałem strzelać, a zobaczyłem potem, że to Diamanda ma piłkę. A on i Luka są ostatnie osoby, które powinny strzelać. Baldy będzie teraz rzucał piłkę. Czy może tam znajdziemy naszego jakiegoś kolegę z zespołu? Wrzucamy piłkę. Baldy wrzuca. Nie najgorsza wrzutka. Kakuret jeszcze tutaj chciał przedłużyć to podanie. Nie udało się jednak, bo Alemdar łapie piłkę. Pierwsza groźna akcja dla naszych rywali teraz. Wan-Bissaka perfekcyjnie to zrobił. Piłka nasza. To my teraz atakujemy. Troszeczkę jest tutaj dziura w środku, więc będziemy tutaj atakowali. Kamavinga ma piłkę. Ale to przyjęcie troszeczkę nas przez chwilę zgubiło. Kamavinga, Szerki. Uciekł mi Reina Delight. Nie wiem czemu Reina Delight mi uciekł, bo to chyba on jest. Tutaj, nie wiem czemu mi uciekł. Dobra, ale teraz Zaha tam jest w dobrej pozycji. To miało być do Zachy, ale dobra, może być do Kolomaniego w sumie. Opanuj Kolomani i traf. I mamy 29. bramkę, więc Kolomani pokazuje Mbappe, że ta korona dla Króla Strzelców nie będzie taka łatwa dla niego, żeby zdobyć. Jeśli ją zdobędzie, to na pewno nie będzie to łatwo zdobyta korona dla Króla Strzelców, bo to będzie tak samo jak walka w tabeli. Wydaje się tak naprawdę, że to będzie walka do ostatnich kolejek. Jak nie do ostatnich samej. Kamavinga. Kolomwani i to jest hat-trick. Kolomwani, 30 bramka, więc jako pierwszy przekracza tutaj w sezonie liczbę 30 bramek. Ale naprawdę niesamowity sezon. Myślę, że właśnie po tym odcinku mówił, że sprawdzę, kto ma najwięcej bramek w jednym sezonie ligowym w Francji, w historii. Jestem sam ciekawy, szczerze. Zwycięstwo tutaj już mamy zapewnione. Teraz jeszcze tutaj dograć ostatnie akcje. 70 minuta i René tutaj atakuje. Lukeba jest pierwszy tej piłki. To jest koniec akcji naszych rywali. Teraz się rzut wolny ma Szerki. Szerki strzela i Szerki... Aj, niestety nie trafia tutaj. Nie ma bramki dla Szerkiego, ale wygrywamy 3-0. To jest najważniejsze. Najważniejsze mamy zwycięstwo. Randall Kolomwani z hat-trykiem. Randall Kolomwani z bramką. Tu z piłką znaczy oczywiście. Ciekawe, czy PSG grało tutaj. Nie grali, więc nie wiemy, jak to wygląda. Teraz jeszcze będzie ostatni mecz na dzisiaj, czyli mecz z Lorient, który przesymulujemy tutaj. No jest cały czas równo, jest cały czas równo. Ważne, ten bilans bramkowy jest też bardzo ważny. Mecz z Lorient to jest leciutkie ryzyko, ale dam tutaj naszym graczom odpocząć przed tym ważnym meczem, który będzie z City oczywiście. Lukeba też sobie tutaj odpocznie. Thiago Mendes też może w sumie tutaj zagrać. Czemu nie? Może mało gra, ale tutaj właśnie dostanie szansę. I tutaj też, no dobra. Tak to będzie wyglądał. Lopez zostaje na bramce. Szybka symulacja. Troszeczkę się obawiam przez to, że gram wielkimi rezerwami. Ale wygrywamy. Wygrywamy. Dembele. Dembele z dubletem. Dembele jest świetnym rezerwowym napastnikiem. To po raz kolejny pokazuje. Może tylko plus jeden dodajemy sobie do tabeli, ale to jest zwycięstwo, co mnie najbardziej interesuje i mnie to też cieszy, że właśnie tutaj no na ten mecz City większość zespołu, tylko Szerki i Diomandes są troszeczkę tak podmęczeni, ale większość zespołu jest w pełni gotowa na ten mecz. Ten mecz będzie wielki, ten mecz będzie ważny, ten dwumecz będzie ważny. Czy uda się awansować do finału? Byłoby to piękne. Dowiemy się w następnym odcinku. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!